Pan Bartłomiej Piechaczek, który od wczoraj pełni funkcję pełniącego obowiązki dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, przedstawił Państwu najważniejsze informacje dotyczące projektu, którym żył przez ostatnie 13 lat, a którym my jako samorząd województwa chwalimy się nie bez kozery, dlatego że konferencje podsumowujące realizację tego projektu, które miały miejsce kilka tygodni temu w całym naszym województwie, udowodniły, że jest to projekt nie tylko bardzo potrzebny naszym uczniom, naszym pracodawcom, ale przede wszystkim projekt, który pokazuje, jak powinno funkcjonować szkolnictwo. Szkolnictwo to nie jest element naszego życia, który jest oderwany od rzeczywistości. Nauka nie jest czymś, co istnieje samo z siebie. Uczymy młodych ludzi po to, aby oni umieli w przyszłości, a właściwie już w teraźniejszości, która trwa, wykorzystać wiedzę i umiejętności tak, aby im się lepiej żyło i aby nasz region lepiej funkcjonował. I to dokładnie jest realizowane w tym projekcie. Chwalimy się, bo jest to projekt, który w momencie, gdy był rozpoczynany, wybiegał w przyszłość tak, że zrealizował już wtedy, czy rozpoczął realizację zadań, o których mówimy teraz, że są nam bardzo potrzebne i bardzo nowoczesne, czyli łączenie pracowników potencjalnych, których kształcimy, z pracodawcami. I to jeszcze z pracodawcami, którzy są tutaj w naszym regionie. To, co zapamiętałam z konferencji podsumowującej, to wypowiedzi młodych ludzi, właśnie uczestników staży, o których dzisiaj rozmawiamy i o co prosimy Państwa, aby mówili, jak one bardzo są potrzebne. Młodzi ludzie, którzy nie tylko byli zachwyceni tym, że mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich szkołach, które zostały dzięki temu projektowi i zaangażowaniu i organów prowadzących i dyrektorów szkół wyposażone w nowoczesny sprzęt, czyli mogli wykorzystać wiedzę w praktyce, mogli zobaczyć, jak funkcjonują przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim mogli przekonać się, że w naszym regionie mamy firmy, które są liderami nie tylko w naszym regionie czy w kraju, ale na poziomie światowym. Uświadomili sobie i tak naprawdę wielu z nas uświadamiają cały czas, że nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale wręcz powinniśmy się tym chwalić. I dlatego tak ważne jest, aby staże, które były w poprzedniej perspektywie finansowej projektów europejskich finansowane ze środków europejskich, były również realizowane w nowej perspektywie finansowej. Przed chwilą zakończyło się drugie posiedzenie komitetu monitorującego, na którym przyjmowaliśmy kryteria naboru projektów. Ja jestem przekonana, że to jest jeden z tych projektów, przy których nikt nie miał wątpliwości, że powinien być kontynuowany. Dziękuję za to, że ten projekt jest. Dziękuję wszystkim, którzy się w to angażują. A o tym, jak on jest odbierany przez jednych z bardzo ważnych elementów tego projektu, czyli przez szkoły, w których uczniowie się kształcą, przez dyrekcję, przez nauczycieli, przez jakby ten element tej układanki, bez którego realizacja tego projektu w ogóle nie byłaby możliwa, dlatego że ktoś musi młodych ludzi przygotowywać, wyposażać ich wiedzę po to, aby oni byli świadomymi uczestnikami tego procesu.